Cześć moi drodzy, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Jesteśmy dzisiaj na przeglądzie koło obornik śląskich u pani, który ma zamontowany sam palnik w kotle, w tak zwanym śmieciuchu, który do tej pory pani paliła miałem. Pani Anno, to jest ponad 2 lata, kiedy ma pani ten palnik zamontowany. Ile przez ten okres pani przepaliła peletu? Chodzi mi rocznie, ile pani przepala? 5 ton. 5 ton. Jak duży jest dom? No 70 metrów. 70 metrów. Ale czy dom jest docieplony? Nie. Nie. Zobaczyliście, że są bardzo grube rury w kotłowni. Jest duży zład wody, jeżeli chodzi o ten dom. Dom jest niedocieplony, dom jest położony w lesie i dom jest zacieniony. A ile pani do tej pory przepalała węgla miału, bo pani paliła? Miałem. Miałem. Ile tego miału było? Tona miesięcznie szło. Tona miesięcznie. I plus do tego drzewo na rozpałkę, żeby to się rozpaliło. No to ładnie. I co, wróciłaby pani? Przecież oszczędniej, bo mówią, nie. Że jest miałem. Nie jest oszczędnie, a drugie, że jest brudno. Jest dużo popiołu. No to tak. Trzeba wszystko wyczyścić, wynieść, a tutaj nie ma nic. No a ile pani teraz płaci za ten pelet, który pani ma? 820 zł. To jest dowozem czy bez? Dowozem. 820 zł, pelet. Nie wiadomo jakiego pochodzenia, bo nic nie jest napisane na worku, ale powiem tak, niby taki pelet klasy B, ale dziurek na palniku nie zapycha, więc jest naprawdę dobry. Super. Super. Ale jak ma pani jakieś ustawione harmonogramy w tym kotle, czy cały czas grzeje tak samo? Nie. Na noc jest niższa temperatura, na dzień jest wyższa. A jaką na noc zadajecie temperaturę? 19 stopni. A na dzień? 23. 23. No teraz przy tym razem 23. A jak ciepła woda? Grzana? Też na ten. Na harmonogramie? Ciepła woda jest, że ona non stop się podgrzewa. Traci temperaturę, no to się włącza. Rozumiem. A latem grzejecie, nie wiem, z tego kotła czy kotłem elektrycznym? Jak to? Nie. Przełączamy piec na okres letni. Aha, czyli tylko pstryk robicie. Tak, i wtedy tylko grzejecie ciepłą wodę. A, czyli korzystacie tak naprawdę z tego kotła cały rok. Więc przez cały rok na domek 70 metrów kwadratowych, źle docieplony, z grubymi rurami, 5 ton peletu. Ale pamiętajcie, trzeba, tak jak pani Anna, zamontować osobną pompę na ciepłą wodę, osobną pompę na centralne ogrzewanie i zawór trójdrożny z siłownikiem, bo chyba od początku tego nie mieliście. Nie. Dopiero jak żeśmy przeszli na ten palnik, to przerabiał. Posłuchał się jednak serwisanta i zrobił tak, jak to powinno być, bo spalanie wtedy się zmniejszyło. No to cieszymy się bardzo. Poleciłaby pani ludziom ten palnik, żeby coś takie zamontowali, albo kocioł wymienili na paletowy? To jest super rzecz. A jeszcze proszę mi powiedzieć, czy jak pani bierze tak kalkulator i sobie podsumowuje pelet do miału, to wychodzi tak samo, czy wychodzi troszeczkę drożej, czy jak to kalkuluje pani? W tej chwili nie wiem, ile miał kosztuje, ale tak jak wcześniej, no to tak po równi to szło. Ile wtedy miał kosztował? 740 zł. 740 zł i to na miesięcznie bez grzania ciepłej wody latem. Tak. No bo latem. Trzeba było też rozpalić tym miałem, żeby. Czyli schodziło tak naprawdę 6-7 ton, można powiedzieć, pani na cały rok miału, gdzie pani musiała chodzić przy tym kotle, obrabiać to wszystko, można powiedzieć, wysypywać ten miał i jeszcze latem nie mieć ciepłej wody i jeszcze płacić za prąd. Tak. No to się opłaca. Bardzo się opłaca. Cieszę się pani Anno, dziękuję bardzo, że pani chciała ze mną wystąpić przed kamerą. Moi drodzy, jeżeli wam się moje filmy podobają, dajcie mi suba, dajcie mi lajka. Mnie to nakręca, ja chcę robić i tworzyć takie filmy i spotykać się z ludźmi. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!